Hej, cześć, witajcie. Ja jestem Mazetif. Z okazji wersji testowej 1.3.2 postanowiłem przygotować dla Was kilka poradników dotyczących wojen mobów. Zapraszam do oglądania. Dzisiaj zajmiemy się dodawaniem nowej klasy postaci do naszej minigry. Zatem, pierwsze co musimy zrobić, to uruchomić wojnę na serwerze. Nie polecam robić tego w trybie single player, no i oczywiście robimy to na oficjalnie wspieranej przeze mnie wersji 1.7.5. Dalej ustawiamy sobie tryb gry na Creative, wylatujemy przez sufit lobby i klikamy przycisk prowadzący do tak zwanych budek. Teraz podlatujemy do najdalszej z nich, odmierzamy około 10 kratek, aby nie były one zbyt blisko siebie i zaczynamy pracę. Najpierw musimy zbudować pomieszczenie o wymiarach 3x3x5, wymiary zewnętrzne oczywiście, i postawić w środku kamienną półpłytkę naciskową oraz zapisać koordynaty, pamiętając, by brać tylko wartości podane w nawiasach. Następnie przeskakujemy do detektora klasy i dodajemy naszą klasę nie jako NKPL, tylko odpowiednią komendą. Oczywiście widzicie ją w tej chwili na ekranie, ale znajdziecie ją też w opisie. Teraz możemy wrócić do naszej budki i stworzyć dalszą jej część. Pod kamienną płytką naciską umieszczamy redstone i odchodzące od niego trzy repeatery, ustawione na największe możliwe opóźnienie. Całość wieńczymy blokiem poleceń i znów przechodzimy niżej. Tym razem budujemy budkę o wymiarach zewnętrznych 3x3x4, o jedną niższą. Następnie wchodzimy do środka, kładziemy płytkę naciskową i ponownie zapisujemy koordynaty, które wprowadzamy do bloku poleceń, który dosłownie chwilę wcześniej postawiliśmy. Pod względem technicznym nasza nowa klasa jest już prawie gotowa. Teraz znów schodzimy niżej i pod płytką naciskową kładziemy redstone, budujemy... A, coś takiego, co widzicie teraz na ekranie. Liczba przekaźników oraz ich ustawienie ma tutaj duże znaczenie. Do bloku poleceń na samym końcu wpisujemy już ostatnią komendę i gotowe. Teraz pozostaje nam tylko dodanie jej jakiejś możliwości, jakiejś broni, potionów, efektów, czy czegokolwiek, co tam tylko zapragniecie. W tym jednak już Wam za bardzo nie pomogę. Mogę jedynie wspomnieć, że w opisie znajdziecie jeszcze kilka ciekawych komend oraz na obszarze tej lokacji znajduje się moja fabryczka itemów, m.in. kolorowanych zbroi. Link do numerów ID różnych kolorów znajdziecie także w opisie. To byłoby już na tyle. Mam nadzieję, że poradnik Wam się spodobał. Jeśli tak, nie zapomnijcie zostawić kciuka w górę oraz subskrypcji. I do zobaczenia w następnych materiałach. Bywajcie!